Baśń z Kazachstanu. A Kazak folktale. Ten, kto liczy złoto, umiera z głodu. He who counts gold dies of hunger. Nikt dokładnie nie wie, kiedy to się stało, ale żył raz sobie bardzo chudy żebrak o imieniu Zagat. When this happened, nobody knows, but there once lived a scrawny pauper named Sagat. Pewnego dnia, kiedy powłóczył nogami całkiem bez celu, już nie widział jasno z tego głodu i tak całkowicie wyczerpany postanowił położyć się na piasku, aby trochę odpocząć. One day he was staggering about aimlessly and could not see straight from hunger. Completely exhausted, he decided to lie down on the sand for a little rest. Bieda musiała podążać za nim nawet we śnie, ponieważ przyśniło mu się, że biegł do jakiejś kryjówki, aby uciec przed swoim cierpieniem i napotkał staruszka z długą brodą, z brodą aż do pasa i staruszek stanął mu na drodze. Poverty must have followed him even into his sleep and he dreamt that he was running to hide from his suffering. And a pale old man with a beard down to his waist stood in his path. Obudź się! Jeśli przejdziesz 10 kroków na prawo z tego miejsca, na piasku, na którym teraz leżysz, to zobaczysz stare schronienie w ziemi. Wake up! If you take 10 steps to the right from this very place in the sand on which you are lying, you will see an old shelter in the ground. I w tej ziemiance jest zniszczony kominek, zniszczone palenisko. Jeżeli w tym palenisku zaczniesz kopać tylko troszeczkę, to znajdziesz skórzaną sakiewkę, która kiedyś należała do samego Sulejmana, który był kupcem. There is a ruined fireplace in that shelter, and if you dig under it just a little, you will find a leather purse that once belonged to the Sulejman, the trader. Za każdym razem, kiedy otworzysz i zamkniesz tę sakiewkę, w środku pojawi się złota moneta. Every time you open and close that purse, a golden coin will appear inside. Wtedy będziesz miał tyle, że starczy ci do końca twojego życia. Then you will have enough for the rest of your life. Ale pamiętaj, spokojny umysł nigdy nie zastąpi niekończącej się uczty. To powiedziawszy, staruszek zniknął. Remember, a contented mind makes for a never-ending feast, the old man said and disappeared. Z szybko bijącym sercem Sagat wstał, zrobił 10 kroków na prawo od swojego miejsca spoczynku i natknął się na zniszczoną ziemiankę. With a racing heart, Sagat got up,
took 10 big steps to the right of his resting place and came across the derelict shelter in the ground. Kiedy tak kopał swoimi gołymi rękami w środku klepiska zniszczonego paleniska, tak sobie rozmyślał. Jeśli znajdę jedną złotą monetę, to najem się dosyta. Jeśli znajdę dwie, nakarmię rodzinę, a jeśli już będę miał trzy monety, to kupię suknię dla mojej żony. As he was digging with his bare hands in the middle of the hearth of a ruined fireplace, he fantasized. If I find one golden coin, I will eat till I am full. If I find two coins, I will feed my family. And if I get hold of three coins, I will buy a dress for my wife. No i tak, jak przewidział starzec, znalazł sakiewkę w omówionym miejscu. Just as the old man predicted, he found the purse in said place. Otworzył raz, pojawiła się moneta. Otworzył dwa razy dwie monety. Open once, get one coin. Open twice, two coins. Otworzywszy sakiewkę 100 razy, Sagat siedział z oczami wlepionymi w stos monet i marzył o wybudowaniu pałacu z kopułami tak wysokimi jak te na Zamku Królewskim. Having opened the purse 100 times, Sagat sat with his eyes fixed on the pile of coins and dreamt of building a palace with domes as high as those on the king's palace. Zapomniał już całkiem o głodzie, o dzieciach, o żonie. He forgot all about his hunger, his children and his wife. Z bogactwami w głowie otworzył już po raz tysięczny raz sakiewkę, po raz 100 tysięczny, po raz milionowy. I tak zleciały 2 tygodnie, ani się nie spostrzegł. With only riches on his mind, he opened the purse 1,000, 100, 1,000,000 times, as 2 weeks went by without him noticing. Powiadają, że przeklęty dusi grosz. Nagle serce przestało mu bić. I pożegnał się z tym światem. Bye!